Wracając do sprawy, która tutaj budziła szerokie zainteresowanie opinii społecznej, mianowicie zabójstwa Patryka Błocha, to pragnę ogłosić, że Sąd Okręgowy w Świdnicy w ostatnim tygodniu wydał wyrok w tej sprawie. Podejrzany Edward M. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. W wyroku również sąd uznał, że zasadnym jest, żeby orzec zadośćuczynienie wobec matki dziecka Patryka Błocha w wysokości 200 tysięcy złotych, na rzecz dziecka zadośćuczynienie w wysokości 100 tysięcy złotych oraz również pełne koszty postępowania, które ma ponieść podejrzany, także zostały wobec niego orzeczone, a powiem tylko tak, że wcześniej zabezpieczyliśmy jego pieniądze, jego konto bankowe, właśnie między innymi na poczet tych wszystkich kwestii finansowych, które teraz zostaną przez sąd orzeczone. No podkreślam jeszcze jedną ważną rzecz. Na razie wyrok jest nieprawomocny, prawdopodobnie będzie odwołanie. Nie wiem, czy jeszcze z naszej strony na pewno, ale na pewno ze strony obrony. Takie mniej więcej były wnioski o karę, jeżeli chodziło o orzeczenie kary izolacyjnej pozbawienia wolności. Oczywiście nie oponowalibyśmy, gdyby sąd orzekł karę 25 lat pozbawienia wolności. Również byśmy się do niej przychylili. Natomiast powiem tak, to jest jeszcze kwestia zawsze otwarta. Jeżeli sąd apelacyjny by uznał, że chce taki wymiar kary wobec podejrzanego zastosować, to na pewno nie będziemy mieli nic przeciwko temu. Pan prokurator Wojtyra był tutaj ojcem chrzestnym tej sprawy od jej początku aż do zakończenia. Reprezentował prokuratora w postępowaniu sądowym i on tam toczył batalię o to, żeby sąd uznał winę i sprawstwo Edwarda M. Nawet po wielu latach właśnie sprawy, które początkowo wydawały się z gruntu nie do wyjaśnienia lub niemożliwe do wyjaśnienia, jednak pewien upływ czasu, nowe okoliczności, które w tych sprawach się pojawiają, gruntują to, że przeprowadzone później dowody, postępowania w tych sprawach, pewien właśnie tutaj zawodowy nacisk też prokuratora, do którego ta sprawa trafia, powodują, że to zostaje wyjaśnione od początku do końca, skierowane do sądu, no i zapada wyrok.